Zagadaj do Brefa, że jeśli nas nie dropnie teraz, to jedziemy dalej, potem, teraz... Dobra. No, drodzy kochani gracze, drodzy widzowie, mimo naprawdę wielkich przeciwwskazań technicznych i mimo przeszkód, jakie nam czyni tutaj nasz dostawca internetowy, o czym nie mieszkamy go później poinformować, spróbujemy dla was skastować ten mecz, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest to rematch tego, co widzieliście z przerwami poprzednio, czyli mecz Breed z Damianem, który no tam zdecydowanie przez tą mikro, które wykonywał w tamtej walce, mówił, że miał szansę ugrać coś, także spróbujemy. To na razie jeszcze zagadaj chwilę widzów. Także spróbujemy teraz właśnie zagrać, pokazać wam ten mecz. Jeżeli to wyjdzie, to dalej będziemy prowadzić półfinał i finał. Jeżeli miałoby to nie wyjść, to przeniesiemy drugi półfinał oraz finał na wtorek. I wtedy go skastujemy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale... no ale chcielibyśmy też zapewnić wam jak najwyższą jakość, graczom jakość i... no i content na żywo, tak? No i tyle. Dobra, no to co? Spawnujący się Protoss po prawej stronie w czerwieni to jest... Moment, to jest Romson. Jest, bo rozmawiam z Blitka, patrzę, tak, to jest Romson, a teraz jego przeciwnikiem oczywiście Damian, tak? Pamiętam, Damian tak. Gra z nim jako niebieski teren z lewej strony. Tak, wszystko co tak, tak. Jest to rematch tego półfinału pierwszego, czyli stan na teraz jest 1-0 dla Romsona. Tak, stan na teraz 1-0 dla Romsona. Poprzednią grę wygrał jakby tą, która nam się zawiesiła na wizji. Wygrał Romson. Natomiast pozwoliliśmy graczom zdecydować się, czy chcą rematch, bo nie mogliśmy tego na nich wymusić, natomiast pozwoliliśmy im podjąć decyzję samym, czy chcą rematch, czy nie, i oboje się zgodzili, jakby tutaj Romson tamtą grę wygrał, natomiast to, co Damian robił, to było, prawda, z dwóch raksów push, to jest strategia, która bardzo mocno opiera się na mikro, więc no, były przesłanki do tego, że jeśli ta strategia, prawda, tak mocno polega na mikro, no to lagi mogą bardziej przeszkadzać, no ale to już jakby nie chcieliśmy niczego wymuszać, dlatego też pozostawiliśmy decyzję graczom. Jeśli będzie nas teraz lagować, no to oczywiście wyjdziemy z gry jak najszybciej, a finały zostaną przełożone na wtorek. Tak. Na przykład mamy już wstępną zgodę reszty graczy, tylko będziemy musieli parę spraw uzgodnić, ale jeśli nie będzie lagów, jesteśmy tutaj jak najlepszej myśli, no to chcemy przeprowadzić resztę dzisiaj już. No to próbujemy w takim razie. Widzimy co? Był Forfaz Expand? Nie widziałem. Nie, Forfaz Expand, Aterka, co ty gadasz? Się upiłeś? Nie. W międzyczasie? Nie, zmęczony jestem. Jest One Gate Expand, mamy już Cybernetics Core oraz Gate'a, jeden Stalker, jeden Zealot. Będą próbować za chwilę front bazy przeciwnika. Tutaj Damian na razie robi dużo Marinesów i Techlab. Podejrzewam, że będzie szedł w podobnego builda jak ostatnio, ale być może zapowiadam się tutaj jakaś wariacja, bo mamy dwa gazy. Dwa gazy to jest coś, czego często nie widujemy. No, możemy zobaczyć albo Reapery, bo to też dawno nie było. Reapery są fajne. Tak, tak. Albo, nie wiem, już Helion nie potrzebuje. Co potrzebujesz? Tylko pierwsze Banshee? No właśnie, Banshee jest taką jednostką, którą moglibyśmy zobaczyć w tym matchupie, zwłaszcza na Protossa Banshee, bo w ogóle pushe 1-1-1 są mocne, tutaj oczywiście już mamy dwa baraki, więc 1-1-1 to nie będzie. Natomiast jakiś push miksowany z Siege Tankami czy ze Starportem jak najbardziej by mógł być, tym bardziej, że przeciwnik bierze nam ekspansję, co jakby nie stawia go w najlepszej pozycji do obrony takiego pusha. No Damian tutaj zdecydowanie się musi napocić, dlatego że przede wszystkim przegrał pierwszą grę, drugą grę z tymi lagami też przegrał i być może uważa, że jest niesprawiedliwy, ale jest to na pewno jakaś presja dla niego psychiczna. No i Romson teraz dość spokojnie podchodzi do tematu, bo wie, że ma tą przewagę. No liczymy na to, że mecz będzie jak najbardziej sprawiedliwy, bo to jest to, co możemy wam naprawdę dać. To i był ich wybór. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Widzimy, że jest para super depot po to, żeby blokować skarpę tutaj z jednej strony i z drugiej też. I dym jednocześnie. Bardzo mądrze, po co mieć blinki prosto do bazy, jeżeli można je wcześniej zobaczyć. Tak, tak, to jest właśnie po to, także po to, żeby spotować w przypadku jakichś dropów, no bo czasem Warp Prism też potrafi zrobić dropa. No i co tu mamy? To jest faktycznie Techlab, zatem myślę, że będą Banshee, czy dołączą do tego, czy będzie do tego Cloak? Nie jestem pewien. Nie musi być zawsze. No. Nie musi być zawsze, natomiast Banshee raczej się pojawi. Ale kaskada Marinesów. Pluton egzekucyjny. Bardzo dużo ich w ogóle chciałem zobaczyć jak na tą minutę gry. Zdecydowanie w to idzie, ale chyba Immortale będą bardzo szybko ze strony Romsona, zobacz, bo już jest, kończy się
Robotics Facility. Robotic Facility, mamy już centry, jeśli Mortal wyjdzie na czas, no to ten push będzie szybko zamknięty. Mamy research do technologii Siege, czyli jednak Rock Banshee nie będzie. Mediwaki się raczej pojawią, zatem podejrzewam, że będzie próba jakiegoś windowania, ewentualnie dropa, prawda? No raz widzieliśmy, że Damian to wykonał. Tak, to było super, prawda? Było drop plus windowanie i Siege tanki, tam wszystko było w tej grze, więc taką grę chciałbym zobaczyć. Mam tutaj sygnały, że niektórym słychać tekst, ale nie widać obrazu, mam nadzieję... Słychać tekst, ale nie widać... Słychać nasze głosy, natomiast nie widać obrazu, mam nadzieję, że to jest tylko dla tej jednej osoby, to może spróbuj, proszę odświeżyć sobie tak, stronę. Tak, Ctrl F5 najlepiej. F5, tak, i może zadziała. Natomiast no widzimy, że obie strony bardzo desperacko i szybko budują wojsko, tak naprawdę, zobacz, że atmosfera się tutaj podgrzała zdecydowanie w wyniku tych rozłączeń. No sprawdźmy jak dalej, nie? No to już pierwszy Immortal, także zdecydowana kontra na maruderów. Mhm. No i właśnie Immortale to jest to, co pozwala przeżyć przed takimi timing pushami Terana. Zauważmy, że w kombinacji Romson nie używa zbyt dużo Stalkerów i to jest bardzo mądre. Stalkery są fajne na Terana, tak? Mamy tutaj kilka do wyłączenia dropa. Natomiast przeciwko takiemu pushowi złożonego z Marinesów i Siege Tanków zdecydowanie lepsze są Zeloty, bo Zeloty atakując Marinesów sprawiają, że Siege Tanki tych Marinesów też ostrzeliwują poniekąd. Splash damage na Marinesów idzie. Tymczasem ze strony Damiena idzie all-in, bardzo dobrze wyskautowany przez Romsona, no i chyba przynajmniej odnoszę wrażenie, że Ronson będzie gotowy na jego przyjęcie. Będzie czekał nawet tutaj w bazie. Tak, właśnie próbuje go gdzieś polu, na polu powiem. Przyjąć po to, żeby... Tak, zanim jeszcze Siege Tanki się zasiedżują. O, wymusił Siege'a, teraz się cofa. Będzie próbował złapać moment, w którym Siege Tanki będą poza pozycją, mógłby podejść z Immortalem i dobrze snajpować. Kolejny Immortal w drodze, również te chowanie do Kolosa. No i mamy starcie, Siege znowu wymuszony Guardian Shield, ale na razie nie ma nic takiego, co by mogło tutaj prawda, zagrozić któremuś z graczy. Oba pusze, znaczy push, obie armie są dobrze przygotowane. Bardzo tutaj umiejętnie Romson balansuje na krawędzi tego zasięgu, prawda? Tak. Bardzo mocno czeka po to, żeby te techniczne jednostki doprodukować i jak najwięcej z nich wyciągnąć. I myślę, że teraz Damien zacznie robić to, co powinien, czyli w trójkąt ustawiać te siege tak, żeby się wzajemnie pokrywały i po prostu powoli turtlować do przodu. O właśnie, tak. No ale im dłużej czeka, tym więcej przeciwnik będzie miał wojska i za chwilę kolejny Immortal, tak, za chwilę... Tak, kolejny Immortal na pewno to będzie dla niego okrutny i okropny. Oj, a tu może ten bunkier bardzo szybko zestrzelić, nawet dwa Immortale są u góry. No. O, ładna pozycja tych Immortali, szczerze mówiąc. No zobaczmy jak to tutaj wyjdzie, mam maliwaki, żeby skautować do góry, także tanki są tam w stanie ostrzeliwać górną część. No na początku jest zamknięty teraz w bazie Romson, ale to jest tylko taki pozorna przewaga Damiena, mam wrażenie. No i uwaga, mamy chyba decyzję na wejście, tak jest, dużo Marinesów, dobrze tam przyjmuje tego damage'a, ale Immortale snajpują te Siege Tanki tak szybko i chyba nie zdążą zostać wyłapane przez Marinesów, chociaż jeden Immortal tam u góry naprawdę dużego damage'a zadaje, niezłapany, ale jednak nie, bardzo dobrze, Romson pozbywa się pusza przeciwnika, ma nawet grupę zapasowych zelotów, tak na wszelki wypadek, w razie W, zawsze zastanawiałem się jak to się pisze, natomiast pozbył się tego pusza Damiena. W to była ta godzina W, w której rozpoczęło się powstanie. Tak? Tak, więc o to W chodzi. W razie W takiego, tak, okej. Okay. W jako ta godzina, tak. Dobra. No i tutaj jest Siege Tank na środku bazy, to już nie jest dobra pozycja do Romsona wdawania się w tą bitwę, natomiast ma więcej staffu, ma najzwyczajniej w świecie więcej armii, no i chyba będzie tutaj szedł z taką decydującą kontrą, która ma szansę zakończyć tę grę. No tak, i zakończy tak, wiedział dokładnie co zrobił, czy mu się udało, czy mu się nie udało się, no miał szansę to podjąć, był w negatywnej, mówię, psychicznie, negatywnym psychicznie nastawieniu, bo mógł być musiał być zdenerwowany, ale no miał szansę, nie udało się, Romson zdecydowanie pokazuje, że wie co się dzieje w grze. Mało tego, Romson nie przegrał póki co chyba jeszcze ani jednej. Ani jednego meczu nie oddał. No i dobra, przechodzimy do drugiego półfinału. Tak, przechodzimy zaraz do drugiego półfinału. Lagi odeszły, także chyba będzie możliwość kontynuowania. No i szczerze mówiąc, kamień spadł mi serca, do finału, tak. No to jedziemy z Hoxem, wracamy do was za chwilę.